Mam w sumie świadomość, że dla niektórych to może być takie: o dobra, skończę szkołę, będzie koniec roku szkolnego i będę miał święty spokój. Ale ten odcinek to jest dla osób, którzy myślą: co jeśli w ogóle skończę tę szkołę? Do jakiej szkoły będę chodzić? Do jakiej szkoły zawodowej? Jakie to będą dokładnie ten... Ale dobra, to nieważne, nie chcę się rozgadywać. No to zrodził się to taki naturalny myśli w ogóle, co się wydarzy dalej. Czy będę dalej w ogóle właśnie kontynuować swoją edukację, czy nie pójdę na może do jakiejś kiepskiej ścieżki innym. To może nie by było moje do końca dobre moje powołanie. Ale wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, kiedy akurat rzeczywiście skoczyłeś podstawówkę, albo jesteś po prostu już blisko do zakończenia podstawówki. Nie wiem, tam jest, nie wiem, jeszcze takie 7 tygodni, coś takiego, i już jesteś w ogóle na to przygotowany, bo już jakby nadrobiłeś kilka dobrych ocen z kartkówek, prac domowych, z zachowania, z dzienniku, czymkolwiek, nie? Jeszcze taką aktywnością na WF-ie na przykład. Bo jest spoko, nie? No, chyba, że znajdzie się osoba, która nie lubi ćwiczyć fizycznie. To nie. Ale ogólnie, to po prostu... dobra, już nadchodzi zakończenie roku szkolnego i ewentualnie zakończenie twojej szkoły. I w każdym razie, jakby, dobra, dostajesz świadectwo i idziesz do innej szkoły. Ale prawda jest taka, że jeszcze nie znalazłeś w ogóle jakby swojego powołania. I jeszcze w ogóle nie wiesz, do jakiej szkoły pójść, w ogóle jakie tu będą zainteresowania, co będzie dalej, czy rzeczywiście będą to naprawdę bardzo opłacalne dni twojego życia. Czy nauczyłeś się, czy te rzeczy, które nauczyłeś się do tej pory, będą ci się przydać? Co jeśli? No właśnie, to odpowiedź na to pytanie. Zgłasza się ja, Skuler. Poczuj się, mam świadomość, że może niektórzy, może nie wiem, może w większości przychodzi do etapu dorosłości w ogóle, że ktoś już dorasta, no i jakby zaczynasz tak myśleć: jeśli już pójdę do pracy, to jaka będzie praca? Jeśli będzie to w ogóle z moim powołaniem, czy nie? Czy ja będę musiał jakoś się męczyć? No to już w ogóle prawda jest taka, najlepiej to w sumie jakoś na spokojnie sobie poszukać, chodzić po różnych szkołach i w ogóle znaleźć te rzeczy, które będą wymagane. No tam nie wiem, na przykład możesz pójść do kucharza, to są odpowiednie wymagania. W sensie odpowiednio skończone szkoły jakby, bo niby o tak to możesz sobie, ale po podstawówce jakby nie możesz, bo jakby musisz skoczyć inne szkoły, w stylu, nie wiem, takie szkoły branżowe czy coś takiego, chociaż ja nie chcę to okłamywać. Najlepiej po prostu poszukać trochę szkół, jakie tu są w ogóle dokładnie, jakie tu są w ogóle zawody. To wtedy to możesz jakby na spokojnie się zdecydować w ogóle, do jakiego zawodu pójść. Oczywiście jeśli rodzice cię tak trochę naciągają, to chyba masz głos, nie? Do jakiego zawodu pójść. Ale oczywiście nie musisz się śpieszyć, po prostu... Ale jak zwykle chyba... Zawsze chyba lubię sobie robić i po prostu robić to powoli. Ale to po prostu robiąc... Właśnie robiąc te postępy właśnie, postępy jakby w swojej inteligencji, postępy jeśli chodzi o edukację i tak dalej. Po prostu na razie zapomnij o tym, po prostu przestań o tym myśleć i pomyśl sobie: dobra, skoczę ze szkołę, wybiorę sobie jakąś szkołę, jakąś taką zawodową. Poszukam też swojego zainteresowania, co mi wpadnie pod rękę, co mi wpadnie pod, no, co by mi się wydawało, że to będzie moje powołanie. No po prostu
nie trzeba tutaj chyba więcej wylosować. Więc chyba to. W takim razie to chyba było tyle, bo jakby. Więcej to chyba już nie wpada mi do głowy. Chyba nie wiem, czy głos mi się powoli zmienia. Albo to moja ślina w ogóle mi tam w gardle została. Więc dotarliśmy chyba do końca w ogóle tej serii. Więc mam też na pewno świadomość, że może są jeszcze inne problemy, które jeszcze nie było w tej serii. No to można wpisać w komentarzach pod filmem. I tak, no na pewno to jest może świadectwo i później sobie zastanowić na spokojnie. Nie śpiesz się, spokojnie, wszystko będzie. No, wszystko w najbliższym czasie, jak to będzie wyglądać. A na razie ciesz się z młodości. Odezwał się Skuler. Do usłyszenia, na razie, cześć.